ponownie. Tak, jeszcze raz. Na kolejnym wejściu witamy. Jesteśmy w firmie Mikow. Jeszcze raz? Jesteśmy w firmie Mikow, w firmie czeskiej. I chcielibyśmy wam pokazać dwa noże, które tutaj mają wystawione. Mam nadzieję, że ta linka mi się nie złoży. Tak. Słuchajcie, nóż, który się nazywa Patron. Bardzo, bardzo sympatycznie wykonany nóż. Co prawda mamy bardzo dużą odległość pomiędzy czojlem, znaczy pomiędzy jelcem a ostrzem. To przez bardzo długi czojl, który pozwala skracać uchwyt i robić nóż bardziej precyzyjnym. Bardzo fajnie Stal N690. Bardzo popularna, bardzo odporna, wytrzymała, dobrze się ostrzy, dobrze trzyma ostrość. Okładziny G10. Okładziny z G10. Skręcane na śruby. Jimping nie jest mocno agresywny, ale przy skróconym chwycie bardzo, bardzo taki wyczuwalny. Do tego akcentem jest powtórzenie tego jimpingu z tyłu. Pętelka na sznurek, która może służyć jednocześnie jako zbijak. Wszystko osadzone w kydeksie. Zaklikuje się, czekajcie, tą linkę, zaklikuje się bardzo fajnie, nie wypada. Teklok jest dokręcony. Oczywiście podejrzewam, że można go w różnych formach dokręcić. Bardzo fajny, sympatyczny nożyk. I drugi, który też nam się tu rzucił w oczy, nie dajcie się zwieść, to jest kydeks. Stylizowany tylko na karbon. Ale bardzo fajne, sympatyczne ostrze. Z dziurą odelżane. Myślę, że bez żadnych udziwnień, bez niczego. Prosty szlif, blacha prosta, stal, również N690. Nazywa się Total List. To wam pokażę. Bardzo fajny nek. Z prostym kydeksem. Wieszamy na szyi. Może pokaż raz, dokładnie. Na szyi? Dokładnie. O. Na szyi, trzyma i wciągnie. Wieszamy na szyi. Nie da się tego, trzyma się świetnie. I naprawdę, kurde, jest taki... Tutaj mamy cały zestaw do tego. A, no, jest zestawik do tego. Słuchajcie. Czyli mamy sznurek, który przewlekamy sobie przez kydeks, wieszamy na szyi. I naprawdę, kurde, urzekł mnie, ty, jest świetny po prostu. No, taki jest, wiesz, do takich drobnych prac, coś tam przestrugania, coś. Super sprawa, naprawdę. Ekstra. Można powiedzieć jako rescue knife, nie? Wiesz co, może rescue knife to nie, ale wiesz co, często jest tak, że jak idziesz do lasu, czy gdzieś tam, wiesz, ja nawet w mieście często gesto noszę nóż na szyi, dlatego że wbrew pozorom dość naturalnym jest, wiesz, zdjęcie noża z szyi. Ja to tak nosiłem... Często jest tak, że jest, nie wiem, jesteś jakoś lepim w lesie, masz, nie wiem, nawet masz miejsce, żeby tam coś powiesić, nie? No ale wiesz, on jest wygodny, on jest lekki, wiesz, on jest lekki, a tak, coś zastrugać, coś przeciąć, wiesz, nawet jakieś opakowanie, jesteś w pracy, cokolwiek, wiesz, taśmę na tym, super sprawa, naprawdę bardzo, bardzo fajna, prosta, elegancka konstrukcja. Polecamy zdecydowanie naszych sąsiadów, Mikołacz. Zaraz się dowiemy, ile kosztuje. Powiedzmy Uber niska, tak? Ale wiesz co, ale uważam, że też no, nie jest jakieś dramatyczne, nie? Ała, uderzyłem się nosem. Pokażę wam jeszcze jeden patent. Uczyłeś się? Nie, uderzyłem się. Okay. Bo oczywiście idiota użył noża, nie? Patent na narzędzie ratunkowe. Blaszka? Zablokowany, dopóki nie naciśniesz. Składasz, ma bardzo mocną sprężynę. Ciężko złożyć, nie? Ale wiesz, to jest taki typowy rescue knife, czyli ma poszarpane ostrze, tak, do cięcia lin, do, wiesz, haczyk, do cięcia sznurków. To jest typowo narzędzie... Nawet w samochodzie do cięcia pasów bezpieczeństwa. No, tu wiesz, żeby wyciągnąć drugie narzędzie, trzeba zaciągnąć za oczko. I mamy, wiesz, mamy drugie narzędzie.
Szczerze mówiąc, jak się otwiera trzecie narzędzie, nie wiem. A, ty, no chyba pozuram. Okej. Okay. A, i tu jest, rozumiesz, te nożyki do szpa. Spoko, nie? A, i tu jest już liner, nie? Na blokadzie. Ha, bardzo ciekawe narzędzie i też produkcji naszych sąsiadów. Spoko. O, New Predator. Oh. New material and this is for hunters. Hunters, okay, nice one. Proszę, okay. Ciekawy. Czekaj, to pokażemy. Zwykły nosius sprężynowy. Cię nazywa Predator. Też N690. Fałszywka, taka wiesz, trochę sztyletowa, nie? Ale spoko, też po zamknięciu jest blokada, tak, żeby odblokować, z powrotem naciskamy, składamy, sprężyna jakby ciutę lżejsza, wiesz, niż w tym Rescue, ale spoko, naprawdę bardzo fajne. Rękojeść śmieszna. Nie? I dwie propozycje dla myśliwych. Tutaj już mamy napisane stainless steel, czyli już nie wiemy za bardzo, co jest za stal. Blokowany, a backlockiem, ok. Blokowany backlockiem, piła nieblokowana. Trzeba uważać, ale wygląda na, wiesz co, w ogóle jest dość długa, więc jest spoko. I wystaje, to jest jak gdyby, nie wiem ku czemu to jest zrobione. Okay. A, jest robione, słuchajcie, to jest robione po to, żeby łatwo było to otworzyć, jak jesteście w jakiejś kamizelce. Dokładnie, no. Wypłacone z krwią na przykład, no. Załóżmy. No i mamy standardowy. Ok. I tu mamy narzędzie... Prince. Ok. Słuchajcie, tu jest 440A. To stal jest taka, no powiedzmy, nie jest jakaś super. Natomiast spokojnie bardzo dużo producentów z niej korzysta. Również mamy backlock. Tu nie mamy backlocka, a tu mamy liner. Tu mamy liner lock na blokadzie. I sprężynkę. Oczywiście również piłę. Piła w tym przypadku już nie wystaje. Oraz standardowy nożyk łowiecki. Wszystko oprawione. O, bardzo fajnie. Dzięki. Na ostrzu.pl. Na ostrzu.pl.